Witajcie moi kochani, tu Ola. Iza. A to jest program High Fashion w SKTV, hit na czasie. Dzisiaj Iza będzie o topach. Na początek ja mam, Ola, takie pytanie, czy ja mogę na ciebie patrzeć, ponieważ napis na twojej czapce Don't look at me, nie wiem, czy mi na to pozwala. Ja pozwalam i naszym widzom też pozwalam, no ale czapeczka bardzo fajna. Bardzo fajna. Przy okazji pozdrawiam Karinę i Q-Staff, od której dostałam tą czapeczkę. Iza. Jak to jest u ciebie z topami? Jakie według ciebie są najfajniejsze? No dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych topach. Osobiście dla mnie chyba takie oversize'owe, ponieważ lubię luźny styl. Lubię je łączyć z jeansami, z krótkimi spodenkami. Lubię jak opadają właśnie na ramię, tak jak dzisiaj. A twoja, Ola? No mi się ciężko zdecydować. Mamy mnóstwo właśnie takich topów oversize'owych, ale mam też mnóstwo obcisłych, które szczególnie sprawdzają się w sportowych stylówkach, dużo jeżdżę na rowerze, no to wtedy taki obcisły top jest idealny. Ale takie sportowe topy super wyglądają na dziewczynach, które mają przede wszystkim płaski brzuch, mają ładną talię, no i ładne ramiona, żeby je eksponować. Chociaż obcisły top też możemy założyć do marynarki, do eleganckiej marynarki, no bo wtedy taki top, który mam dzisiaj na sobie, kompletnie się do tego nie nadaje. No tak, ale o tym wszystkim sobie za chwilkę porozmawiamy. Tak, dlatego trzeba mieć w szafie przynajmniej jeden biały obcisły top, oczywiście, bo on się zawsze przyda. No to zostańcie z nami i zaraz porozmawiamy o tym. I damy wam kilka wskazówek takich topowych. Zaczynamy. Oglądacie program High Fashion w SKTV, hit na czasie. Dzisiaj rozmawiamy o topach, zaczniemy od bokserek. I to od takich bokserek, które są bardzo mocno wycięte pod pachą. I tutaj jest przykład takiej bokserki. Sportowej bokserki. I dla kogo jest taka bokserka, Iza? Taka bokserka jest dla osób, które nie mają najchudszych ramion. Możemy sobie pod nią założyć taki stanik sportowy, jeżeli tak, nie chcemy, żeby... Tak, bo często ludzie twierdzą, że to jest zbyt wulgarne, jeżeli tu wystaje nam stanik. My tak nie uważamy, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś się wstydzi, może pod to założyć. W sklepach założyć też są takie różne kolorowe, fajne staniki, takie paski, które również możemy sobie założyć czy na stanik, czy na biust i wtedy fajnie to wygląda i nie czujemy się przede wszystkim, że mamy coś na wierzchu, tylko wszystko jest zakryte. Tak. Ta bokserka fajnie się sprawdza na pewno do jeansów, do adidasów. I ja myślę, oczywiste, że świetnie sprawdzi na plaży, bo na plaży, na plaży, wiadomo, na strój kąpielowy, tak, jak troszeczkę zawieje wiatr, super. Zresztą... Powrót do hotelu, przecież wiadomo, po hotelu się nie chodzi w stroju kąpielowym, jest taka bokserka. Na opalone raz ciało wrzucamy sobie taką bokserkę, ona jest też troszkę dłuższa. Bardzo fajnie. Fajnie zaznaczona jest linia właśnie barków. No na pewno też myślę, że dziewczyny, które mają ładne plecy i chcą je pokazać, na dworze widać, jest coraz cieplej, temperatury rosną, więc myślę, że takie bokserki świetnie się sprawdzą na takie upalne dni. Ja mam tutaj jeszcze jedną i ta też jest bardzo tutaj mocno wycięta pod pachą, tyle że jest taka troszeczkę chyba bardziej elegancka. Można ją założyć do eleganckich spodni. No i tak, no i z takimi skrzydłami. Do leggingsów, ponieważ też jest dłuższa. Nie widać pupy, także ja lubię bokserki. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiliśmy, na rower fajnie się sprawdza. Może nie taka, mówię o sportowej bokserce. No, może taka na rower, ktoś sobie pomyśleć, że zwariowałyśmy, ale ta jak na rower jak najbardziej. Jasne. Oglądacie program High Fashion w SKTV, hit na czasie. Teraz przyszedł czas na kolejny top. Na elegancki top. Na elegancki top, przeźroczysty. Świetnie się do tego sprawdzają takie staniki w tym sezonie neonowe. Dokładnie tak. Wszystko będzie widać, ale to będzie bardzo gustowne. Z klasą. Kiedyś to było nie do pomyślenia, bo do białej bluzki zakładało się biały stanik. Ja zawsze zakładam czarny, bo jakoś mi się to podobało lepiej. Taki kontrast. Ale no mówię, tutaj jest dosyć prześwitujący materiał, także takie właśnie fluo staniki. Znaczy, no, zwyczajnie białe. No, fajnie wyglądały. I tutaj też pokazujemy jeszcze więcej ciała, ponieważ jest z tyłu dziurka. Taka sexy dziurka, widać piękne plecy, no i mówię, dziewczyny o smukłych ramionach, raczej do jeansów. No właśnie, tak naprawdę myślę, że nawet do krótkich spodenek też myślę, jasne, że to na pewno bardzo zagrało. Modne w tym sezonie są takie koszulki. A co jeśli chodzi o zapięcie? Zapinamy pod szyję.
zapinamy pod szyję. Możemy sobie też dodać do tego biżuterię, nawet na tą bluzkę ciasno przylegającą właśnie pod szyją. No i jeśli chodzi o taki typ białej koszuli, no to jest też absolutny must have tego sezonu. No chyba każdy powinien coś takiego mieć w swojej szafie. No taki krój bardzo fajny, no i kolor biały, tak jak już mówiłyśmy. Bardzo modny, jasno. Tak. Zawsze. Oglądacie SKTV Hit na czasie, a to jest program High Fashion. Teraz porozmawiamy sobie o t-shirtach w rozmiarze oversize. Tutaj jest jeden taki w rozmiarze XL, mój ulubiony. Bardzo luźny, trochę taki zniszczony. No właśnie, bo taka jest moda, że wydaje się, że te topy są bardzo zniszczone. Tak naprawdę to tylko takie printy. Tak, opada fajnie na ramię, na jedno czy na drugie. Ukrywa takie mankamenty u kobiet jak na przykład fałdki na brzuchu, czy brak talii, czy mały biust. Świetnie się je nosi, ja się czuję swobodnie, na luzie, łączę sobie generalnie ze wszystkim. A ten Ola top, który masz? A tutaj taki biały. Również można sobie go i nosić na jednym ramieniu, na drugim, czy w ogóle normalnie. Tak, ale to właśnie chyba jest taki plus tych rzeczy w rozmiarze oversize, że albo możemy coś ukryć, albo możemy coś uwydatnić. Czyli tak, ponieważ fajne ramiona, są też dekolty, tak. Możemy bardziej opuścić dekolt, tak, żeby wyeksponować biust. Tak. Tak samo z tyłem możemy sobie różne tam rzeczy porobić. Możemy pokazać swoje ładne plecy, które chcemy pokazać. Czyli tak naprawdę oversize jest dla każdego. Myślę, że tak. Jakbym kupiła ci na urodziny top oversize, to na pewno bym była zadowolona. Chętnie, nie możesz kupić. Oglądacie program High Fashion w SKTV Hity na czasie. Czas na kolejny rodzaj topów. O jakich teraz będziemy mówić? To będą takie topy do it yourself. Możemy zrobić sobie je tak naprawdę sami. Topy te charakteryzują się tym, że mają jakby wycięte rękawy. Zobaczcie, no właśnie, bo mają wycięte rękawy. Tak jakby troszeczkę niechlujnie jest to zrobione, ale tak ma być oczywiście. I tak naprawdę przecież możemy je kupić od razu tak zrobione w sklepie, tak wycięte. Jest to zrobione oczywiście specjalnie, ale tak samo z jakiegoś starego, luźnego topu po tacie, że tak powiem. Można też wyciąć te rękawy. Można wyciąć rękawy, można wyciąć dekolt i mieć nową, zupełnie nowy top. No według mnie to jest absolutny hit, ja uwielbiam takie typy bluzek, zresztą na przykład osobiście bardzo lubię tą koszulkę, ten motyw tutaj różowej czaszki. No ta też jest świetna, ze sklepu Weekday, polecamy, fajny motyw takiej panterki, bardzo fajny i przede wszystkim również w niej kobieta może ukryć właśnie fałdki swoje na brzuchu, no i też czuć się na luzie, czuć się swobodnie, do jeansów, tak. Do wszystkiego, kiedyś fajnie do leggingsów, wyglądają takie koszulki, ponieważ są dłuższe. Kiedyś mówiłyśmy o tym, że można sobie starą bluzkę nabić ćwiekami i będzie ona całkowicie nowa, tak samo starą koszulkę możecie sobie wyciąć i też pozostanie modna. Ale tutaj też myślę, że kobieta, która ma smukłe i ładne ramiona, ładne ciało, ręce, które może wyeksponować, świetnie będzie się czuła w takich koszulkach. Też tak myślę. Oglądacie SKTV Hit na czasie, a to jest program High Fashion. Teraz już rozmawiamy o ostatnim typie topów i to są topy męskie, które my kobiety też możemy sobie spokojnie nosić. Ja tutaj przyniosłam specjalnie, żeby pokazać męską koszulkę, którą sobie sama kupiłam, jest w rozmiarze S. Strasznie mi się podobała i stwierdziłam, że a czemu nie? Właśnie, tutaj coraz częściej dziewczyny chodzą w męskich koszulkach, więc podwijamy sobie tak fajnie ramiona. Rękawy na ramiona. Tak, dokładnie. W taki sposób. Dokładnie. I fajnie się to nosi, fajnie wyglądają, można sobie wciskać do jeansów, luźno je nosić. No, bardzo fajna jest ta koszulka. Spokojnie możemy korzystać z garderoby naszych ojców, wujków. Mi się często podobają takie właśnie te shirty w sklepach dla facetów. Mają fajne printy i często się skuszę na taką koszulkę. Tak, bo jest bardzo, bardzo często zdarza się taka sytuacja, że po prostu te męskie t-shirty mają fajniejszy print niż damskie i wtedy dziewczyny wybierają jednak te męskie. A jeżeli na przykład możemy pociąć, prawie zniszczyć taką koszulkę, no to jeżeli obetniemy rękawy, to uważam, że też będzie to fajnie tak rokowo
wyglądało. Jasne, że tak. Albo tak jak mówiłyśmy, że podwijamy rękawy i to tak wygląda fajnie, sexy, mi się podoba. No w tym przypadku, jeżeli musicie potem oddać tacie na przykład koszulkę, no to tylko podwijamy rękawy. Oglądacie program High Fashion w SKTV, hity na czasie. My już na dzisiaj powoli kończymy, ale zanim się z Wami pożegnamy, to i zapowiem Wam kilka słów na temat mojej dzisiejszej stylizacji. Może zacznę od butów. Air Maxy, bardzo wygodne, no chyba nie szalenie modne. Nie trzeba, tak. Ponieważ omawiałyśmy już je w poprzednich programach. Tak. Do tego leginsy w paski, również hit tego sezonu. Bardzo dużo dziewczyn na ulicach. Też mówiłyśmy o tym, że takie leginsy trzeba mieć w tym sezonie. Czyli jesteś ona bardzo modnie ubrana. Bardzo modnie, bardzo. Tak, leginsy, które wysmuklają Twoją nogę, świetnie leżą, na pewno dobrze się w nich czujesz, wygodnie. I nie tylko do na takiej spacer, tak. Do parku biegać, no wszystko, generalnie myślę, na każdy dzień. Wielokrotnie można je użyć, bo są bardzo do tego fajne. Top. Dzisiaj top. Mówiliśmy o topach. To jest właśnie top dla dziewczyn, które mają ładne ciała, smukłe ramiona, ponieważ tutaj jest fajnie zarysowany właśnie bark. No i przede wszystkim długi jest ten top. Długi zakrywa pupę, bo idealny do leginsów. Tak, bo leginsy akurat te nie są zbytnio kryjące, dlatego pupę trzeba zasłaniać. Tak jest, musimy o tym pamiętać, pamiętajcie o tym. No i może o czapce to już Ola powie sama. No tak, czapeczka z firmy Q-Staff, ja bardzo gorąco polecam. A zanim się z Wami pożegnamy, no to jeszcze konkurs. Piękna, odjazdowa koszulka z faraonem. A pytanie konkursowe brzmi, jak jeszcze inaczej można nazwać top typu bokserka? Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, wyślijcie ją do nas na adres konkurs@sk.tv, no i w tytule maila koniecznie wpiszcie High Fashion. A my się już dzisiaj z Wami żegnamy, no to bye fashion. Cześć!